Co, Filip poszedł po kluczyki? Tak, to odpalam. Dalej, bydle! Siema, hejo! Dzisiaj jadę na spotkanie z widzem. Jadę do Filipa. Mam dla niego parę prezentów. 15 km mam do niego. Elegancko. A dasz się golnąć? No mogę. Dobra. Dobra, mogę sprawdzić. No, dobrze. Jesteś? Czy cię nie ma? Dzień dobry. Witam, siema. Witam. Zimno dzisiaj. Chodź tu, bo one za głośno szczekają, nic nie słychać. O, nie będą widziały, to nie będą szczekały. Przywiozłem tobie coś. Masz sprzęt jakiś? Masz. Naprawiłeś? Nie. Nie naprawiłeś. Tu masz książeczkę motocyklową, tu sobie będziesz mógł przeglądy wszystko wpisywać. Trzymaj. Tu masz na kluczyk, jak masz kluczyk. A tu mnie ten grat złapał jeszcze jak jechałem. No, padało przed chwilą, nie? No. Tak, że pan jechał w taką pogodę. No, a mówię co tam. Do Filipa, takiego widza, trzeba przyjechać. No hobby jest jego to. No. Od dawna marzył o tym i jakoś tak... Ile masz lat, powiedz? 13. A ile czasu masz motocykl? A jakiego wcześniej kłada miałeś? O, chiński taki miałem. Setkę? 120? 120, no. A ten to jest? O jeny, kurczę, powiem ci. Yamaha YZ 85, no kurde. Ja pamiętam, bo mówię, że żylinkę od sprzęgła, nie? Urwałeś. Nie, tylko skrzynia. Od dźwignia. Miał, tam też było pokombinowane. Aha. Tak, czy nas śrubka wkręcona i zaspawana ta śrubka, i ta śrubka pękła i tam później odkręciło się tą śrubkę i odkręciło się też lekko. I co, i teraz nie chce ci odpalać? Nie chcę, w ogóle mówił, jeździł i mu zgasł i w ogóle nie chcę mu odpalić. I też jak nawet wyczyściłem ten gazik, później tą korbką odpalaliśmy, to ona zaczęła później przerywa też. Jakby coś się zerwało. Nie wiem. No, nie ma. No, nie zerwał. Faktycznie. Musisz, kurczę, naprawić to. Nie wiem, gdzieś. Tu w Montwach jest ten Piotr, nie? On się przeniósł i on naprawia. Ale to gdzie on jest? To... Właśnie ja nie wiem, gdzieś do Montew się przeniósł. Ale to on gdzie naprawiał wcześniej? No. Miechowice. Miechowice. No. Aha, Miechowice, tam widziałem, że jakieś tam jechałem ostatnio z Włocławka. Albo tam przejechać, bo motory stały jakieś tam motory. No to tam do Miechowic podjechać i tam będzie na pewno numer telefonu, nie? Mhm. Albo zresztą jadam, bo ja mam. No to jak pan ma. Tu masz na czym zapisać? Macie? Telefon? No to przynieś szybko po telefon. To poczekaj, Filip, chodź, to później sobie zapiszesz. Poopowiadaj coś, jak długo go masz, bo ja tam nie dosłyszałem. No, od listopada. No to niedawno.
Nie, no niedawno, nie? A masz z kim jeździć? Nie, sam. Sam jeździsz. Ale masz pole, nie? No ma jak gdzie, no to teraz jak zima, no to trochę jeździ, ale później jak coś nas nawieźć ziemi, nie? Jakieś chopki posypywać? Warunki? No tu na tym chociaż, nie? Na razie nie. Tata pozwoli? To jest warzywnik. Aha, no, no to na, nie. Na zimę tak były maszyny postawione, żeby tu w razie tak odstawić jakby śniegi czy coś, żeby nie wiało, tak na podwórze przewiewało, nie? A znowu tu jest warzywnik. No ale pola mamy trochę. To... Tak. To teraz wlepę tutaj byś musiał sobie gdzieś zainstalować, nie? Ale czyli co to jest ta wlepa? Aha, te naklejki? Naklejki. Aha, no. To co tam. I sięgasz normalnie do niego, czy tak ledwo? Normalnie. Super. A długo kanał oglądasz? No nie wiem, rok. A, no to już coś. No to pan długo ma kanał? No z 5 lat. Sześć, no. I tak z czego to się wzięło, że pan założył kanał? No, jeździłem wcześniej ścigaczami i koledzy mieli kamery i nagrywali. A to pan też w klubie, co są te motory, pan też jeździł? Nie. Ja w żadnym klubie nie byłem. Aha, nie. Tak, jeździliśmy po Polsce ścigaczami, nie? Aha. No i oni nagrywali i czasami filmik zrobili, nie? I czasami tam przez 2 sekundy gdzieś byłem na tym filmiku i się czekało pół roku albo rok, aż zmontują taki filmik na YouTube'a, nie? I od tamtej pory, jak jeździłem po Polsce, nie? I te zachody słońca i to i tamto, mówię, kurczę, fajnie, żebym miał kamerę, bo różne rzeczy tam się jeździ i się widzi, nie? No i w końcu no, kupiłem, ale tą kamerę kupiłem dopiero jak miałem Supermoto. Czyli no tak ciągło mnie do Supermoto, nie? No a że na Supermoto miałem wypadek, no to przeszedłem na te, na crossy, nie? Jakim dużym pan crossem jeździ? Ja mam 350 beta. Tam krosal młody, tak wpadł na to i te krosy, ja tam pamiętam za dzieciaka to motorynkę człowiek miał i się cieszył, że kurde, co to za sprzęt był, nie? No. A teraz no taką motorynkę znaleźć, kupić to... No teraz to kosztuje, nie? Mm. Ale fajnie, no cieszę się twoim szczęściem, Filip, że kurczę, możesz spełniać, no, tylko naprawić. Zbierał też swoje pieniążki to, żeby coś... Ile dałeś za nią? 6 było dane za niego. 6. To nie jest źle, nie jest źle. Nie wiem, no jeździliśmy tam, już były nowsze dużo, ale to po 12, 13, ale używane, nie? Też właśnie Yamahy. Czyli tacie to... pole orzesz. Orze, ciągnikamiom też jeździ. Też jeździ ciągnikami? To jest też jego pasja. Kurczę, a dałoby się golnąć ciągnikiem, to nie. Nie, to jest też jego pasja. Ja jeszcze w życiu nie jechałem ciągnikiem, nie prowadziłem. Nie prowadzi? Nie. No to pana musisz przewieźć. No przewieziesz mnie? No to idź po kluczyki, ja tymi. No, kolega mi obiecał, bo ma takie duże gospodarstwo i tam takie krowy mają. I no mówi, jaraz... My mamy byki, a nie krowy. Ale nie, ale no. Te ciągniki, nie? Aha, nie, no. Nasze taki średni jest. Tam mamy małe gospodarstwo. I mówi, przyjedź, mówi, to ten, pojeździsz. To budowę silnika prędzej znam niż jak w tym się jedzie. Co, Filip poszedł po kluczyki? Tak, to odpalam. O, ja idę. Patrzcie, jak odpala. Ale bydle! Kurde, mam. W końcu się doczekałem. Nie no, duży jest. Duży ten mniejszy. To nie rowiec mi kłada! Przestawić go? Przestawię kłada! Bo mi rozwali! A dzisiaj lepszym kładem będziemy jeździć. Gdzie mam z której strony wsiąść? Tak. To jest siedzisko dla mnie? Ale fajne. Czekaj już, siadam. Czekaj.
Na koło to daje? To będzie najlepszy odcinek chyba na kanale, słuchaj. Pasów nie muszę zapinać, a kasy może ubiorę. Co, zadowolony jesteś, że przyjechałem? No widzisz. Co, pojedziemy coś przeorać? Nie? Ja nie. Nie? Nie ma co robić. Nie ma co robić. Automat to jest? Nie. Manual. Ile ma biegów? Cztery. Cztery. No i ma trzy zakresy. Aha. Trzy przełożenia jak gdyby. No. A teraz na jakim przełożeniu jest? Na pierwszym? Nie, na trójce i na cieniu biegu. Aha. Jaki VMAX tego jest? 42. O! A to tutaj to z przodu to co jest? Ładowarka? Tour. I co to robi? No ładujemy tak jak... No ładujemy na przykład ziemię, snopki przewozimy tym. Aha, aha. Czyli ładujesz na przyczepkę. Terenówka mega, nie? Lepsza niż Raptor, co? No i wycieraczkę mamy. Stabilne to jest, czy może się przewrócić? Zależy, tak się... Zależy, nie? Szalejesz po polu? Nie. Na spoko wszystko? New Holland to jest, tak? Jaka to jest pojemność? CD5, 85. To ile ma koni? 86. 86. A co wolisz, quada czy crossa? Crossa. Miałem quada to, a jak na crossie zjem, a jak na quadzie to lepiej mi się iść na crossie. Aha. Spore, nie? A wiesz, ile to pali? Trochę. Trochę? To na przykład tu pokazuje, ile na godzinę sobie teraz palił. A, 5 litrów na godzinę. No. A to jest przebieg te 5000 godzin. No to niedużo znowu. Maksymalna prędkość tutaj? Nie, a bo to jest... Co tu jest pokazane? Tu? Tu, no. Tu? Obroty. Obroty. A tu na przykład ile jedzie teraz? 10 na godzinę. Klima tu jest? Jest. MRF, tu jest radio nawet. To zaraz ty mi odwieziesz do chaty? Dobra, na obrotkę zrobimy. Dobra. A tu grząsko jest, to będzie wyzwanie teraz dla tego potwora. Tu kładem można by było się zakopać, nie? No. Ciągle pada i pada, nie? Ta ziemia taka naciągnięta. A zegar tu masz? Pokazuje ci godzinę, czy nie? Nie, nie pokazuje. Poduszki jakieś bezpieczeństwo tu masz? Nie. Nie. Pasów nie ma. Ma? Co? Tu i tam, po tamtej stronie są zaczepić. A z tyłu co możesz tam zaczepić? Nie wiem, maszynę na przykład. Maszynę. Czyli orać tym byś mógł też? Też. O, widzę, ty zapoznany jesteś z tą maszyną. No tak. Elegancko. A dasz się golnąć? No mogę. Dobra. To? Nie, to. Do przodu i tyle i pojedzie. Do przodu? Mhm. Czyli tak? Tak. Nie? Aha. Nie wiem, czy nie... I teraz gaz? No gaz. O kurde. Gaz tam, ten pomarańczowy tam. Ten pomarańczowy, tak. Dobra. Kurde. Bleku jedzie. Fajnie, tu biegi, nie muszę zmieniać nie, nic. Nie, nie, nie. Trójkę mam? Dwójkę. Dwójkę. A to jest? Co to w ogóle rewers. Jest? Jak na przykład pan teraz da do tyłu na maksa, to do tyłu będzie jechał. Aha. I to nie trzeba jak to nie trzeba sprzęgła wruszać. Aha, czyli ja 8, prawie 9, zobacz, tu kamerą daj.
9 na godzinę prawie bleku jedzie. Oj, patrz, zjechał. O kurde, w Szkodę wjechałem. To kara by była, nie? Ale powiem ci, pierwszy raz jadę, jestem bardzo zadowolony. Dziurę omijasz, czy jedziesz jak leci? Obojętnie. Tu jest skrętne co, tył czy przód? Przód. A siedzenie też jest fajne, bo jest ten, na sprężynie, nie? Że amortyzator jest. No. Czekaj, do dychy, chociaż to się dosięgnę tak jak ty. Jest. Jest dycha prawie. Sterka, aha, tu nie masz. Nie, bo... Nie masz ustawiony. Czyli na czuwia jedziesz. No bo przeszkadzały to... A, jak przy wjeździe do garażu. Fajnie. Ale już ty po ulicy byś nie mógł, nie? Nie, nie. Ale w polu możesz. Żarówka jedzie. O, to co, przepuścimy ją? No, może stanąć. Sprzęgło. Okej, okay, no. Stanąć, bo... Patrz, to nam wyjechał, kurczę. A tu jak odwrotna sytuacja by była, nie? To łotyn ciągnie mi tu wyjechał, nie? Tylko on tu nie pojedzie w pole, nie? On to skręci. Nie, on tu skręci. No. A tą wajchę to ja spróbuję sam, to wtedy do góry, nie? Jedzie. Trochę go wystraszyliśmy. Zobacz, jak się boi. Lekko cofnąć. Tak, cofnąć? No, tu, no, tak? No, tak. I teraz sprzęgło nie wpadł. O, dobra, to teraz już. Patrz, umie. Do przodu i... O, no i... Jeszcze tego puszczamy? Nie, dobra. Będzie wyzywał. A niech pan zjedzie, to będzie. No, no i przejedzie przodem. Dobra. Na pewno widziałeś, jak ten, jak wyzywał pod nosem? Nie widziałeś, Filip? Ja widziałem. Czekaj, teraz ten wiatr, żeby nie... Ten z przodu. Ten następny, nie? Kurde, mam nadzieję, że jest mało ubezpieczony ten płotek, co? Oj, nie. Ty pan większy łuk zrobi i tyle. Dobra. Naddam się tu. No, wiesz. No. No i czy ten właściciel kładacz ma ubezpieczenie? Cholera, tym kładem tak stanął, wiesz? Oj, o Boże. Na drugi raz tego nie wpuszczaj tu wcale. Nie pojedzie. Petarda, jestem mega zadowolony po prostu. Dał mi się przejechać. Oj, worki tam pójdą, moje, no ale dobry kierowca i tak. Dobrze. Jest kolumbryna. Ty mi pokazałeś, jak jechać tym ciągnikiem, a ja ci powiem, jak masz trenować. Słuchaj, weź sobie dwójka, trójeczka, najlepiej trójeczka i tu jak jesteś na polu, gazu sobie więcej po prostu dodawaj. Kompresję sobie rób i próbuj na kółko wyrywać. Dwójeczka, na tym polu to dwójeczka. Wolno jedziesz, nie za szybko, wolno i bach. Trenuj, trenuj, potem filmik mi zrobisz i wyślesz. Na Messengera, dobra? Dobra. Czyli trzeba trenować na kole, bo to ci się przyda, wiesz, bo tak jak na przykład, patrz, jedziesz, nie? I będziesz miał jakąś tam przeszkodę na polu, nie? No to, to właśnie to wyrywanie na to koło, to ci się przyda, żeby przednie koło podnieść i żeby łatwo przejechać. No. To jeszcze raz. Dzięki, nara. Dzięki, Filip. To będę leciał, dzięki tata. Proszę bardzo. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro.
wiesz,